ile udało Ci się stworzyć. Więc wpisz w okienko, ile udało Ci napisać na ten temat. To jest szalenie skuteczny sposób. Trochę to wymaga przygotowania zawczasu, ale ogromnie to pomaga w koncentrowaniu się później. Małgorzata napisała świetne ćwiczenie, napisałam 1,5 strony, Sebastian napisał 1 stronę A4, Mirek napisał prawie 1 strona A4, dokładnie 4 akapity, Marcin napisał, mi wyszło 0,5 strony A4, Kinga napisała 13 linijek małymi literami, Hanna 1 strona A4, Beata 1 kartkę, Grażyna napisała 0,5 kartki drobnym pismem, Wojtek powiedział, mi wyszła powieść SF, napisałem około 0,5 kartki, 1 strona zeszytu ktoś napisał, Ewa napisałam 1 kartkę papieru, Wiktoria cała kartka A4, 1 strona, a ciekawe jest to, że zaraz przyszedł mi do głowy tytuł, Jacek napisał 0,5 strony, Rafał napisał 1 strona to działa, Rafał napisał 80 słów, Krzysztof prawie 1 strona, Adam prawie 0,5 strony kartki A4 w kratkę. A więc wychodzi, że dokładnie jest tak, że 1 strona w ciągu 5 minut. A więc możesz stworzyć jeden podrozdział w ciągu 5 minut. Czy to nie jest fenomenalne? Bo jest naprawdę trudno, ja zdaję sobie sprawę z tego, że czasami jest trudno siąść i pisać 30 minut bez przerwy. Chociaż, że się już zaczniesz, to już lepiej idzie. Już przychodzą różne pomysły do głowy, już idzie ci lepiej. A teraz wyobraź sobie, co by było, gdybyś codziennie w ciągu dnia znalazł 5-7 minut na tego typu osobne podrozdziały. Jeśli nie masz 30 minut, każdy z was może sobie wygospodarować te 5-10-minutowe momenty w ciągu dnia i zdyscyplinować się do tego stopnia, żeby pisać przynajmniej 3 podrozdziały dziennie. Albo przynajmniej jeden wpis do blogu dziennie. To zaczyna się nagle robić bardzo proste, niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zajęty, prawda? Jeśli zaczynasz pisać o czymś, do czego czujesz pasję, naprawdę wiesz, co ci przychodzi do głowy, okazuje się, że piszesz bardzo interesująco. Twoim zadaniem jest wyciągnąć na światło dzienne to, co masz interesującego do powiedzenia. A piszesz ten e-book i piszesz w swoim blogu na temat, który cię pasjonuje. I piszesz do grupy ludzi, którym chcesz szalenie pomóc. Więc nie ma tutaj żadnego wytłumaczenia, żeby nie pisać konsekwentnie. Okej, przechodzimy do następnego tematu. Już wiesz, że napiszesz tego e-booka. Już wiesz, że w sobie to masz, prawda? Wiesz już, że nie będziesz mieć problemu z tym, żeby napisać te 50 podrozdziałów w ciągu następnych 3 tygodni. Mój Boże, to po prostu śmieszne, żeby tego nie napisać, prawda? Zajmijmy się formatowaniem tego e-booka. Można znaleźć pomoc redaktorską, nawet wśród członków Klubu Przedsiębiorcy i Zarabiaj na Wiedzy, znajdź Grażynę Dobromilską. Grażyna Dobromilska zajmuje się takim profesjonalnym układem e-booka. Ale możesz się zdobyć na to, żeby napisać swoim własnym systemem i być może okaże się, że nie potrzebujesz niczyjej pomocy przy tworzeniu profesjonalnego układu. To nie jest książka, która ma wygrać nagrody na jakichś specjalnych targach książkowych. Chodzi o to, żeby była łatwa w czytaniu, profesjonalnie ułożone. Co to jest profesjonalny układ? No, profesjonalny układ, który Wam polecam na e-booka, to kilka bardzo prostych porad. Piękno polega na tym, że żeby profesjonalnie wyglądać, ma być to proste. Im bardziej to skomplikowane, tym gorsze rezultaty. Przede wszystkim jedna szpalta. Od czasu do czasu widzę e-booki dwuszpaltowe. O wiele lepsze rezultaty będziesz mieć, jeśli stworzysz jedną szpaltę tylko. Wyrównanie zawsze do lewej strony. Nie twórz tego wyrównania na zasadzie, że masz równy margines po obu stronach. Dlaczego nie? Bo jeśli masz równy margines po obu stronach, to ten tekst jest trudny do czytania. Nasze oko rozpoznaje nie tylko wysokość czcionki, ale także długość wyrazów. Wiele wyrazów jesteśmy w stanie przeczytać bardzo szybko bez myślenia. Na przykład jeśli patrzysz w tej chwili na te słowa tutaj na slajdzie, prosty profesjonalny układ, już samo to, jakie długie jest to słowo, powiedzmy prosty albo profesjonalny, podsuwa nam automatycznie znaczenie tego słowa. Mamy zakodowaną masę słów w naszej ogromnej pamięci i wiele słów nie musimy już składać, nie musimy literować, żeby je zrozumieć. Po prostu nasze oko rozpoznaje znaczenie wielu słów. W momencie, kiedy zmienisz szerokość tego
słowa prosty albo profesjonalny, a w momencie, kiedy się robi ta adjustacja tekstu tak, żeby to wszystko wyglądało ładnie graficznie w bloku, to wygląda ładnie graficznie w bloku, ale niestety jest trudne do czytania, a więc zawsze zrób tak, żeby było wyrównanie do lewej strony. Zwróć uwagę, że tutaj na slajdach wszystko mam na ogół wyrównane do lewej strony. Tytuł jest wyrównany do lewej strony i cały tekst na tym slajdzie jest wyrównany do lewej strony i to się łatwo czyta. Nie mieszaj czcionek. Jeśli mieszasz czcionki, to najwyżej dwa rodzaje czcionek. Nie potrzebujesz więcej niż dwóch rodzajów czcionek. Na przykład na tym slajdzie są dwa rodzaje czcionek. Wygląd e-booka, tytuł jest w czcionce Tahoma, a tekst jest w Arial. I polecam Wam, żeby w e-booku nie mieć więcej niż dwa rodzaje czcionek. Nie potrzebujesz więcej niż dwa rodzaje. Tytuł i podtytuły jednym rodzajem, tekst innym rodzajem. Nie więcej niż dwa kolory. Jeśli już chcesz użyć kolory, możesz tu dodać czarne, oczywiście nie liczymy czarnego jako kolor, ale nie więcej niż dwa dodatkowe kolory. Tutaj w wypadku slajdów zwróć uwagę, że posługuje się tylko trzema kolorami w tekście. Jest biały tekst jako główny tekst, jest jasno niebieski na tytuły i od czasu do czasu mam jakiś dodatkowy tekst pod slajdem w jasno żółtym kolorze. No to są slajdy, są trochę inne reguły, rządzą slajdami. W slajdach lepiej się czyta jasny tekst na ciemnym tle. W tekście w e-booku najlepiej się czyta czarny tekst na białym tle. A więc jeśli chodzi o kolory, chcesz zdecydowanie mieć czarną czcionkę, czarny tekst na białym tle. Czarno na białym jest w dalszym ciągu kwintesencją jasności. Nie bez powodu gazety są drukowane czarno na białym i nie bez powodu najlepsze, najpopularniejsze strony internetowe zauważy, że tekst jest zawsze czarny. Nie ciemnozielony, nie niebieski, nie popielaty, ale czarny. Albo bardzo, bardzo ciemny popielaty. Te kolory mogą być właśnie na tytuły, na podtytuły, od czasu do czasu na jakieś zaznaczniki, ale nie więcej niż dwa kolory plus czarny i także nie więcej niż dwie wielkości czcionki. Tutaj mam trzy wielkości czcionki, zauważ, że to jest jeden rodzaj czcionki, tytuł jest jedną wielkością, to jest podtytuł, inna wielkość i jeszcze tutaj jest jeszcze lista z jeszcze mniejszą, więc tutaj trzy wielkości czcionki. I tutaj mam często listy. W e-booku będziesz mieć tekst. Jeśli będą listy i będziesz się posługiwać numerowanymi listami albo z tymi bulletami, posługuj się tylko jednym rodzajem czcionki w tekście. Dlaczego? Bo to jest łatwe w czytaniu. Chodzi o to, żeby to było łatwe w czytaniu, konsekwentne, oko przyzwyczaja się do tego i w ten sposób stwarzasz właśnie to profesjonalne, eksperckie wrażenie, na którym Ci zależy. W jaki sposób to stworzyć? Polecam Wam ogromnie Microsoft Word, po prostu żyła złota, szczególnie nowa wersja ma naprawdę fantastyczne narzędzia, które się nazywają Style. I tutaj możesz dosłownie od razu kliknąć w jeden z tych okienek, które są przygotowane i masz stworzony cały styl, w którym masz już masz ustalone, jakiego rodzaju są tytuły, jakiego rodzaju podtytuły, jaki tekst, jakie odstępy między akapitami. Fantastyczne narzędzie i możesz wybrać sobie jeden z tych stylów, albo możesz się podrażnić z Wordem, możesz sobie stworzyć swój własny styl. Możesz zaprojektować jedną stronę, postanowić, jakie będą tytuły, podtytuły, odstępy między linijkami, między akapitami i zachować to jako swój konkretny styl, dać temu nazwę i właśnie tym stylem pisać każdy e-book. Albo możesz zrobić jakieś zmiany w tych stylach, które Word proponuje. Word zbuduje Ci automatycznie spis treści, doda przy tytułach i podtytułach odpowiednie numery stron i będzie ten spis treści uaktualniać na bieżąco za każdym razem, kiedy zrobisz zmianę w danym dokumencie. A więc możesz pisać tego e-booka w Wordzie i ten spis treści będzie na bieżąco uaktualniany i kiedy już skończysz, wszystko będzie już gotowe. Fantastyczne, fantastyczne, pod warunkiem, że się będziesz oczywiście posługiwać tym formatowaniem stylu. Jeśli nie masz Worda, warto kupić, koniecznie daj to na listę ważnych narzędzi, którymi chcesz się posługiwać w niedalekiej przyszłości. A więc mamy poza sobą te najważniejsze punkty. Mamy już wybrany interesujący temat, streszczenie.
masz listę rozdziałów, podrozdziałów, piszesz codziennie, dzisiaj już wiesz, jak pisać w 5 do 7 minut jedną stronę, redagujesz, formatujesz w Wordzie najlepiej. W przyszłych sesjach będziemy mówić, w jaki sposób zamienić ten plik na PDF, w jaki sposób zaoferować to na stronie www. A teraz wracamy do tematu blogu i strony z wyciskaczem. Ogromnie się cieszę, że wielu z Was już stworzyło i mogę nawet pokazać kto, na przykład Justyna Janasz ma blog na temat współuzależniania. Widzę, że Justyna regularnie bloguje, to jest dobry początek, gratuluję. I tutaj na pierwszej stronie blogu jest masz problem, zapytaj. Rzecz biorąc, chcemy to zrobić. I teraz jeśli wejdziesz na tą stronę, tu wygląda strona zapytaj w ten sposób, w jaki podałam. Ta strona zapytaj jest osobną stroną, jest wyciskaczem. Pamiętaj, że wyciskacz polega na tym, że nic innego na tej stronie nie ma, że po prostu zmuszasz osobę na tej stronie do tego, żeby zrobiła to, o co ją prosisz, albo zmuszasz ją do tego, żeby nie zrobiła, żeby się cofnęła, zrobiła coś innego. Nie ma żadnych możliwości rozpraszania i to jest najbardziej skuteczny wyciskacz. Właściwie to jest jedyny wyciskacz, bo w innym wypadku to nie jest wyciskacz. Następny przykład to przykład Mirka Szmajdy. Znowu podobny, Mirek już zaawansowany jest. W pewnym momencie nie musisz tej strony zapytaj promować w tak agresywny sposób. Na początku chcesz stronę zapytaj promować na głównym miejscu, bo chcesz zbierać te pytania. Zależy ci na tym, żeby mieć dużo tych pytań. Później, jeśli będziesz mieć już listę mailingową i będziesz mieć tych pytań coraz więcej, będziesz mieć inne sposoby na to, żeby zachęcić czytelników do tego, żeby zadawali ci pytania, żeby ci się zwierzali ze swoich problemów. I wtedy już możesz w blogu podać inne rzeczy, szczególnie jak zaczynasz mieć własne produkty na sprzedaż. A więc Mirek ma już inne rzeczy w blogu, ale w dalszym ciągu ma stronę zapytaj i ma link w blogu. To można zrobić właśnie w taki sposób, jak Mirek tutaj ma na głównej stronie i ten link prowadzi do strony zapytaj. W wypadku Mirka, jakie jest Twoje największe pytanie związane ze sprzedażą w internecie? Następny przykład też pośród uczestników programu Zarabiaj na wiedzy, to jest Rafał Chmielewski, podwójneopodatkowanie.pl i tutaj Rafał zrobił sekcję w blogu. Dostaję często pytania, Wando, nie wiem w jaki sposób to zrobisz. Dopóki nie wiesz w jaki sposób to zrobić, lepiej, żeby to zrobić w taki sposób, jak Rafał tutaj zrobił, że po prostu masz inny wpis w blogu i ten wpis w blogu zachęca do zadawania pytań. To nie jest tak skuteczne jak wyciskacz, bo tutaj dużo rzeczy rozprasza i ludzie widzą, czytają odpowiedzi innych i czytają tylko te odpowiedzi, czytają pytania, nie mogą nie zadawać pytań, tak jak na stronie z wyciskaczem, kiedy nie wiedzą. Także jeśli już w blogu prosisz o pytania, ja bym te pytania zbierała, a później bym je usuwała. Bo jeśli te pytania w dalszym ciągu są, to osoby, które mają podobne pytania, już tych pytań nie zadają. A jeśli nie zadają tych pytań, ty nie masz możliwości sprawdzić, jak często dane pytanie się powtarza. A to ogromnie, ogromnie ważne. A więc tyle na temat strony z wyciskaczem. Myślę, że każdy z Was już w tej chwili wie, w jaki sposób stworzyć tą stronę z wyciskaczem. Jeśli nie masz jeszcze strony z wyciskaczem, absolutnie koniecznie jak wybrać domenę. Poleciłam każdemu z Was, żeby sobie zakupić domenę, imię i nazwisko. Ogromnie ważne, bo nigdy nie wiesz, kiedy Ci się to przyda i być może już Ci się przyda w tej chwili. Ale to nie znaczy, że to będzie Twoja główna domena, że to będzie Twoja główna strona internetowa. To nie znaczy, że to będzie nazwa blogu. Najlepiej, jeśli nazwą blogu jest jakiś zwrot kluczowy, zwrot, którym się posługują Twoi potencjalni klienci. Zwróć uwagę na te domeny, o które pokazywałam poprzednio. Praktyczny e-biznes, sprzedawca internetowy, podwójne opodatkowanie, bardzo skuteczne nazwy i to nie są nazwy imię i nazwisko, ale jednocześnie każdy z nich ma swoją domenę imię i nazwisko. Jeśli nie masz jakiegokolwiek innego powodu, to choćby tylko dlatego, żeby nikt tej domeny nie sprzątnął ci sprzed nosa i nie zaczął używać. A więc jak wybrać domenę? Ta nazwa powinna być związana z tym, co masz na sprzedaż. Powinna być związana z twoją grupą docelową, z twoim produktem. Powinna być łatwa do wymówienia. Ogromnie ważne, żeby była łatwa do wymówienia. Zwróćcie uwagę, całkiem dobrze się posługuję językiem, a jednak od czasu do czasu tutaj mi się
plącze język, więc weź pod uwagę, że twoim klientom też się będzie język plątać, a jeśli twoja domena sprawi, że im się język plącze, to nie będą powtarzać tej domeny, nie będą mówić znajomym, hej, odwiedź tą stronę, bo będzie trudne do wymówienia. A więc ważne, żeby była łatwa do wymówienia. Poza tym rzeczy, które są łatwe do wymówienia, wpadają w ucho i łatwo je zapamiętać. Jeśli coś jest trudne do wymówienia, mamy problem z zapamiętaniem tego. Najlepiej, jeśli nazwa domeny zawiera zwrot kluczowy albo zawiera przynajmniej słowo kluczowe. Pamiętaj, żeby domena była bez ogonków albo żeby miała jak najmniej ogonków. Jak najmniej ogonków. Dlaczego? No bo domeny w dalszym ciągu pisane są bez ogonków. A więc niektóre słowa mogą naprawdę wyglądać dość dziwnie. Czasami można nawet nie zrozumieć, o co chodzi. Miałam już wiele możliwości, żeby zakupić domeny, które mnie bardzo interesowały, ale właśnie z uwagi na ogonki, zarabiaj na wiedzy, wybrałam jako nazwę, między innymi dlatego, że cały ten zwrot zarabiaj na wiedzy nie ma żadnego ogonku. A więc jeśli już ogonki, to bardzo, bardzo oszczędnie i sprawdź, w jaki sposób to wygląda bez ogonków, czy to nie wprowadza w błąd, czy to nie myli, czy to nie jest zagadkowe, bo pamiętaj, że klient nie będzie się zastanawiać, o czym ta witryna jest, jeśli od razu na pierwszy rzut oka nie zrozumie. A więc bez ogonków albo jak najmniej ogonków. Także bez myślników, bez myślników. To jest nagminnie, powiedziałabym, popełniany błąd przez początkujących przedsiębiorców w sieci, że zauważają, że jakaś domena już jest zajęta, ale jest wersja z myślnikiem, w związku z tym rzucają się na to i mówią, o nie mogę mieć tamtej, ale wezmę sobie taką. Problem polega na tym, że skoro posługujesz się witryną z myślnikiem, a ktoś inny, być może nawet twoja konkurencja, ma domenę tą samą bez myślnika, oni będą zagarniać odwiedzających, którzy się tobie należą, tylko dlatego, że nie myślimy nad myślnikami. Gdyby nazwa mojej domeny Zarabiaj na Wiedzy była z myślnikami, byłoby zarabiaj-na-wiedzy.com, to oczywiście oznaczałoby, że ktoś inny posługuje się domeną zarabiaj-na-wiedzy.com bez myślników. To oznacza, że wiele osób tam trafia, prawda? No i oznacza to, że jeśli chciałabym, żeby ktoś polecił moją witrynę z myślnikami, to ta osoba musiałaby powiedzieć, słuchaj, tam jest dobry program, wejdź na tą witrynę, musisz napisać zarabiaj-na-wiedzy.com. Jeśli spodziewasz się, że w ten sposób ludzie będą polecać twoje witryny, mylisz się, wiele osób nie będzie tego polecać. Albo będą polecać, ale właśnie będą polecać wejść na stronę zarabiajnawiedzy.com. Naprawdę, jeśli chodzi o te myślniki, jestem absolutnie przeciwko tym myślnikom. Jedyny wyjątek to myślniki mają sens, jeśli jest jakieś słowo pisane z myślnikiem i bez myślnika. Na przykład kiedy miałam witrynę, zresztą do tej pory mam witrynę e-mail marketing tips. E-mail w języku angielskim jest pisane i do tej pory było pisane i jest do tej pory pisane czasami i-mail albo jest bez kreski. W związku z tym jak rezerwowałam tą domenę, chciałam mieć pewność, że mam obie wersje i zarezerwowałam e-mail marketing tips z kreseczką i e-mail marketing tips bez kreseczki. I wtedy to miało sens, żeby zarezerwować z kreseczką, a jeśli twoja domena bez kreseczek jest już używana przez kogoś innego, daj sobie spokój. Podobnie w warunkach polskich, jeśli pracujesz nad tym, żeby wyrobić sobie markę, zależy ci na tym, żeby cię ludzie znaleźli, konieczne jest, żeby mieć domenę z nazwą .pl. I wprawdzie ja się posługuję stale domenami .com, większość tych domen, także wersja .pl należy do mnie. A więc jeśli już rezerwujesz domenę, jeśli z jakichś względów chcesz mieć domenę .eu albo .cokolwiek, jeśli to jest w języku polskim, jeśli to jest dla polskich klientów, koniecznie wybierz taką domenę, którą możesz mieć także w wersji .pl. To jest automatycznie przedłużenie domeny, którym Polacy się posługują, kiedy wpisują cokolwiek do okna wyszukiwarki. Szalenie, szalenie ważne. Jeśli się okaże, że już jest zajęta, szukaj innych nazw. Jest wiele możliwości. Bardzo często słyszę powiedzenia, Wanda, już nie ma dobrych domen w mojej branży. W każdej branży masz domeny w dalszym ciągu
dwu-, trzywyrazowe, czasami mogą być nawet czterowyrazowe, więc nie obawia się, wprawdzie chcesz mieć jak najkrótszą domenę, ale liczy się łatwość wymawiania. Nie liczy się, ile liter jest w tej domenie, albo nawet ile jest wyrazów. Na przykład zwrot zarabiaj na wiedzy jest trzywyrazowy, mamy domeny nawet czterowyrazowe. A więc ważne jest, jak łatwo się to wymawia, jak łatwo to wpada w ucho i ważne jest, żeby to było łatwe do zrozumienia i żeby to nie było mylone z czymś innym, żeby nie było to łatwe do pomylenia z jakąś inną firmą, która już prowadzi biznes, szczególnie z konkurencją. Podobnie z cyframi. Unikaj cyfr, bo jeśli powiesz liczbę, to nie wiadomo, czy ta liczba jest użyta jako cyfra, czy ta liczba jest użyta w formie pisanej. I to jest też coś, co może sprawić problemy. Chyba, że tutaj zarezerwujesz obie wersje. Jeśli już chcesz mieć tą liczbę użytą w domenie, to zarezerwuj obie wersje.